temat tego projektu już jest znany, to jest właśnie badanie hałasu generowanego przez różne źródła rodzaju broni strzeleckich. I teraz tak, o co chodzi w tym projekcie? Przede wszystkim chcemy zbadać wpływ hałasu generowanego przez broń na ludzkie ucho i na otoczenie, czyli po prostu zbadać propagację też tego dźwięku, porównać parametry akustyczne tych broni, zaobserwować poszczególne etapy wyzwalania energii przez te bronie i również określić właśnie, jak ważne jest odpowiednie umiejscowienie budynku strzelnicy, żeby ten hałas oczywiście w jakiś sposób tłumić. Pomiary zostały wykonane na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Nowym Targu. Tak mniej więcej ta strzelnica wygląda z góry. Strzały były wykonywane wzdłuż długiej osi 50-metrowej. Jest tam 8 okienek, my się ustawiliśmy przy jednym. Strzały wykonywane na zewnątrz budynku w pozycji stojącej. Pociski leciały w tarczę, za tarczą był metalowy kulochwyt. No i wykonano 4 do 5 strzałów po bokach. Tutaj na tym boku było wzniesienie, a na tym była drewniana ściana. I teraz przejmę głos, przedstawię, co mierzyliśmy. Pierwsza broń to był Mauser 1942 wzór 24, jak widać kaliber 8x57. Strzelba gładkolufowa Imperator, jest to tak zwany shotgun, czyli pump up action. Kaliber 12x76, jest to broń śrutowa. AKMS, czyli chyba najbardziej znany wszystkim Kałasznikow, kaliber 7x62 na 32x39. Galil Sar, czyli Short Assault Rifle, i jest to izraelska wersja kałasznikowa. Kaliber 5,56x45. I krótkie bronie bojowe, Walter P99, kaliber 9x19, czyli tak zwana dziewiątka. TT, wzór 33, kaliber 7,62x25. I bronie sportowe, broń sportowa krótka, Margolin, kaliber 5,56. I karabin eksportowy KBKS, KK-150 i jest ten sam kaliber. No więc tak, do przeprowadzenia badania użyliśmy dwóch mierników poziomu ciśnienia akustycznego SWANA 958 i 959. Tak jak tu mamy napisane, zbadaliśmy charakterystyki AC i Z. Z niepewności pomiarowej wyliczonej ze wzoru B razy T wyszło nam, że spokojnie możemy analizować pasmo od 100 Hz. I teraz tak, no to jest jeszcze raz strzelnica i krótki plan, jak to wyglądało. Tutaj był strzelec, najbardziej jak to możliwe oddalony na, powiedzmy, wzdłuż tych okienek strzelniczych, żeby było bezpiecznie, najbardziej oddalony od miernika, 7 metrów to było. No i pomiary za budynkiem w odległości 40 metrów. To są zakresy parametrów, które uzyskaliśmy, zmierzonych parametrów. No, ich analiza jest dosyć, powiedzmy, długa i dogłębna. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć tak na szybko, bo czasu nie mamy, to to, że bronie cięższe, czyli właśnie Mauser, Imperator, AKMS, wraz z odległością te wahania tych trzech parametrów ostatnich są mniejsze, a broni lżejszych z odległością wahania są większe. Z kolei piki, jeden i drugi, wraz z odległością też są większe. Mniejsze, przepraszam. Tak, no to są właśnie zakresy już do 40 metrów. I tak, według następującej normy rozporządzenia ministra ustaliliśmy, że dopuszczalne wartości takich poziomów jak LC, BIG i LAF MAX wynoszą odpowiednio 135 i 115 dB. No i tutaj Państwu przedstawiamy, jak to wyglądało. W odległości 10 cm od źródła, czyli teoretycznie, bo musieliśmy to policzyć, wyszło nam, że no, każda broń jest niebezpieczna dla ucha. W odległości 7 metrów, no i tak jak kolega mówił, było to możliwie w zasadzie najdalej, jak się dało, wyszło, że tylko bronie sportowe są jako tako bezpieczne. No i w odległości 40 metrów, zarówno teoretycznie, jak i z pomiarów, wyszło, że jest to już bezpieczne, aczkolwiek widać, że nieraz może być uciążliwe. No i co jest ciekawe, jeżeli chodzi o KK-150, czyli karabin sportowy, rzadko się używa ochronników słuchu, a wychodzi na to, że no powinno się. Tak, no i tutaj jeszcze mamy policzony wpływ zabudowy na propagację hałasu. To są teoretyczne wartości wyliczone przez nas, które powinny być 40
ze wzorów oczywiście, powinny być teoretycznie uzyskane w odległości właśnie 40 metrów, a to są wyniki, które uzyskaliśmy w rzeczywistości. I w ten sposób jesteśmy w stanie porównać, znaczy pokazać, jak budynek strzelnicy tłumi ten dźwięk. Przede wszystkim jego ustawienie jest na pewno umyślne, bo jest on ustawiony między strzelnicą, miejscami wystrzału, a blokowiskiem. Stąd tłumi ten dźwięk o ponad 20 dB, jeśli chodzi o wartość tego parametru, no i około, powiedzmy, jeśli chodzi o wartość tego parametru. No i tutaj jeszcze porównujemy. Tutaj w ogóle bardzo ciekawe wyszły wyniki, bo niespodziewane. Spodziewaliśmy się, że broń właśnie Mauser i Imperator i AKMS, czyli właśnie Kałasznikow, będą miały największe wartości właśnie tutaj poziomu właśnie piku z filtrem C, a wyszło zupełnie inaczej. No i tak samo tutaj. Mogę powiedzieć, że właśnie Kałasznikow, który wydaje się najgłośniejszą bronią, no ląduje gdzieś tutaj w środku klasyfikacji. To nie są duże wartości, aczkolwiek sama kolejność tych broni, no, dziwi nas. No i warto też tam wcześniej wspomnieć, że sortowanie od najcichszej do najgłośniejszej broni, jak widać, jest bardzo różne w zależności od przyjętego parametru sortowania. No i tak, tutaj pokazujemy zmiany widma i pulsu w czasie. Wybraliśmy cztery takie najciekawsze widma. To jest Mauser, czyli takie najzwyklejszy kształt impulsu, można powiedzieć, żadnych rewelacji. I no i tak właśnie się zmieniało widmo w impulsie. Widać, że wyższe częstotliwości szybciej się wzmacniają, niższe później, no i opadają też pierwsze wysokie, potem niskie. Imperator. I tu on ciekawie hałasował, bo jak wiadomo, no jest to strzelba gładkolufowa, czyli shotgun. Tu chyba zaraz pokażemy, no ale może nie każdy wie, jak wygląda strzelanie z shotguna. I widać te dwa piki, które są po prostu przeładowane. Z daleka już tego nie słychać. Tak, bo tu mamy wykresy z bliska, tu są z daleka. No i teraz będzie film. O. No, jak to wygląda, jakby ktoś nie wiedział. I przeładowanie. I to były właśnie wtedy. Tak, to były, to ja tutaj pokażę, to właśnie to były. Tak, broń krótka, to też było ciekawe, ponieważ dla każdej broni krótkiej zauważyliśmy jeden taki pik, który był co prawda niedaleko głównego maksimum impulsu i zastanawialiśmy się, o co chodzi. No i oczywiście chodzi o to, jaki jest mechanizm wystrzału z pistoletu, który też za chwilę pokażę, bo rozumiem, że nie każdy musi wiedzieć. Ale chodzi o strzał zamka. Pistolet strzela, zamek się odsuwa i zamek wraca na miejsce. I to będzie teraz pokazane. Jest wystrzał, odrzut zamka, rzucenie łuski i powrót na miejsce. Tak, no ja jeszcze raz tylko pokażę właśnie, to jest ten pik. I tak, i to jest karabin eksportowy, to też jest dosyć ciekawe, ponieważ jest to najcichsza broń z tych wszystkich, więc ten pik, który widzimy, jest to po prostu uderzenie kuli o kulochwyt metalowy. No i tak, udało się nam jako tako uzależnić maksima widma od kalibru i w większości przypadków wyszło tak, że im większy kaliber, tym niższe częstotliwości, aczkolwiek bardzo ciekawy jest kaliber 7,62. Co zaraz też będzie pokazane. Tak, to jest Imperator kaliber 12, maksima od 315 do 1250 mniej więcej. Walter to jest 9, 400 do 1250 herców. Mauser to jest 8x57 kaliber i tu jest 400 do 1600. No i AKMS, TT jest to kaliber 7,62, różni się tylko długością pocisku i mają bardzo podobny kształt i węższe maksimum. I węższy przedział maksimum. Tak, tutaj jest 5,56. Tu widać, że się różnią znacznie Galil od Margolina i KK, ponieważ są to bronie sportowe i one mają po prostu inny rodzaj amunicji. Krótszy, mniejszy, inny też metal użyty. A to jest po prostu broń bojowa, czyli ten izraelski kałasznik. Ale mają podobny kaliber. No i to jest maksima 1250 do 3150. No więc tak, przede wszystkim
wnioski, jakie wyciągnęliśmy z tych wykresów i animacji, które zrobiliśmy, no to jest to, że ochronniki słuchu są potrzebne. Mimo że czasem nie są zalecane, to jednak lepiej ich używać, bo te wartości są bardzo bliskie tych granicznych. No i w ogóle też bezpiecznie oczywiście dla nas. Tak, że strzelca mi po prostu to przeszkadza, że chce słyszeć komunikaty, chce słyszeć sędziego i tak dalej, a wychodzi na to, że jednak jest to potrzebne. Tak. Kolejnym wnioskiem, no to to jest właśnie ta zależność między widmami a kalibrem broni. Wyraźnie nam to wyszło, że te maksima były w określonych właśnie częstotliwościach, są pasmach nawet. I to tłumienie budynku o ponad 20 dB. No niestety... niestety to też nie jest tak, że wszystko tłumi o wartości 20 dB, także one się dosyć znacząco różnią. No i na pewno potrzeba też jeszcze jakichś zabudowy. Wyniki pomiarów, tak jak powiedzieliśmy, czasami nas zaskakiwały, bo spodziewaliśmy się, tak chociażby przy klasyfikacji tej broni, spodziewaliśmy się tych najcięższych broni w górnych wartościach, w górnej części klasyfikacji, a to wychodziło różnie, one się tak powiedzmy przetasowywały. No i właśnie to jest tutaj, ta kolejność broni według tych dwóch parametrów przede wszystkim, które pokazaliśmy wcześniej. I dzięki zbadanym wartościom jesteśmy w stanie przeprowadzić też symulację, kiedy strzelec nie jest jeden, a jest ich kilku, czyli na przykład jeśli to są zawody strzeleckie, wtedy tych źródeł hałasu mamy więcej. I nasze plany przyszłościowe, które wykonać, no to przede wszystkim za pomocą mikrofonów binauralnych zmierzyć bezpośredni wpływ na ludzkie ucho i przy okazji skutecznych działań ochronników słuchu zbadać akustykę wewnątrz budynku strzelnicy, czyli właśnie te symulacje przeprowadzić i podjąć się próby jakiejś adaptacji. Również użycie ekranów akustycznych jako właśnie obiektów tłumiących ten hałas i zapobiegających propagację. Przede wszystkim w stronę budynków mieszkalnych. Dźwięki przy kulochwycie, które uwidaczniały się właśnie przy tych przebiegach czasowych, gdzie były te piki zaraz po tym największym, po wystrzale. No i też prezentacja tych wyników na nadchodzących konferencjach, między innymi właśnie Oscar 2017. Literatura. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Jak pani tak pochowo się wypowiadała, obronnie, a potem pani powiedziała, że zobaczymy, jak to strzela, to już zacząłem się bać. Zapraszam do dyskusji.